Już od paru lat nie było takiej zimy jak przez ostatnie, no chyba półtora miesiąca. Przycisnęły mrozy, śniegi i zwierzyna w tym okresie ma ciężko znaleźć pokarm. Bo zmarznięte, zawiane, mróz tym bardziej. I zwierzęta w tym okresie mało wędrują za żerem. Po prostu nie chcą stracić energii. Liczą na takie właśnie dokarmianie przy paśnikach, przez myśliwych i my to czynimy. Jakiego typu karmę tutaj trzeba im dawać? Objętościowym to, co widać, to siano jest, koniczyna, marchew. Natomiast treściwa to kukurydza. To jest najlepsza karma dla każdej zwierzyny. To zauważyliście panowie, że rzeczywiście ubywa, trzeba dokładać? No, kukurydza to schodzi, codziennie by trzeba było sypać, bo zwierzyny tu jest z grubej, zwłaszcza jest sporo. No i dziki są. Najlepiej jest wykładać do południa rano, żeby ta zwierzyna płowa mogła pobrać te karmę. Bo w nocy to dziki wszystko wyczyszczą. Są jeszcze posypy dla zwierzyny drobnej, dla bażantów. Bażantom wysypujemy poślady takie z młyna mieliśmy, to na początku w jesieni, żeby się nauczyły chodzić, wiedziały gdzie jest. A później to kukurydzę i pszenicę. Z tych paśników i podsypów korzysta także zwierzyna inna niż łowna. Bo drobna zwierzyna, ptactwo śpiewające, zające, jak tam jeszcze parę zajęcy jest, to tak samo przychodzą. Dało się kiedyś zaobserwować, jak one tu żerują? Tak, bo jak była ciężka zima, to daniele są zwierzęciem takim jakby na pół udomowionym. To one były przy paśniku, jak się przychodziło założyć karmę, odeszły parę metrów, stały i patrzyły. Jak się odeszło, no to przychodziły. Wiedzą, że jak już była dostawa, to będzie co jeść. W tym roku z własnych środków zakupiliśmy, jako koło łowieckie, zakupiliśmy około 5 ton marchwi jadalnej, 2 tony buraka cukrowego i dosyć dużo braliśmy tych pośladów z młyna. To akurat dostawaliśmy, że tak powiem, bezgotówkowo i to wykładaliśmy do posypów. Nie tylko dajemy tutaj do posypów, również mamy inne takie metody dokarmiania, jak na przykład tworzenie pasów zaporowych, czyli w lesie na jakiejś otwartej przestrzeni po prostu się rozsypuje ziarno, paszę treściwą w drobnych ilościach, nie dużo, żeby one sobie same później jednak zmusić je do ruchu, żeby sobie znalazły ten pokarm. Niektórzy mogą powiedzieć, że po co dokarmiać choćby takie dziki, skoro i tak mamy z nimi problem, bo jest ich na tyle dużo, stwarzamy im lepsze warunki jeszcze tutaj do bytowania. To znaczy tak, leśnicy bardzo mile widzą dziki w lesie. Bo jest to gatunek, który tutaj ogranicza im ilość i pasożytów. Rolnicy wręcz odwrotnie chcieliby, żeby tych dzików w ogóle nie było. No i znowu mówię, gdzieś tutaj trzeba znaleźć jakiś w pośrodku prawdę. Chociaż kwestia ASF-u, który w tej chwili się pojawił i robi spustoszenia, ograniczyć te dziki według ministra rolnictwa do 4 sztuk na 1000 hektarów, czyli to byłoby, dzika byśmy praktycznie nie widzieli.